Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej, właściwie pilnej, bardzo zwołanej tak na ad hoc, dlatego że sprawa jest bardzo pilna. A mianowicie 1 lutego tegoż roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy skierowała pismo do pana Arkadiusza Goszka, przewodniczącego Rady Miasta Grudziądza, w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważnej uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016. Sprawa jest bardzo poważna. Bardzo, bardzo poważna, proszę Państwa. To pismo oznacza tyle, że po prostu budżet miast na rok 2016 jest zagrożony. O tym my o tym mówimy już od przynajmniej roku, że trzeba się zabrać za budżet miasta Grudziądza poważnie i nie udawać, że się nic nie stało. Szpital miejski generuje takie długi, które żadne miasto, żaden szpital w Polsce, o tak może powiem, jeszcze nie wygenerował. Nie ma drugiego takiego szpitala o takim zadłużeniu. Ja nie wiem, czy mieszkańcy w ogóle sobie zdają z tego sprawę, że miasto Grudziądz tak naprawdę jest bankrutem, bo szpital miejski, jak sama nazwa mówi, miejski, to budżet miasta. Jeżeli miasto go nie spłaci, tego długu, to po prostu miasto bankrutuje. Szanowni Państwo, z tego pisma wynika jasno, że Regionalna Izba Obrachunkowa dała czas prezydentowi miasta Grudziądza do 26 lutego na korektę budżetu i jakby dosypanie przeszło 20 milionów do budżetu, z budżetu miasta na spłatę długu szpitala. I tak naprawdę, proszę Państwa, jeżeli tego miasto nie zrobi do 26 lutego, to wówczas jest groźba, że to spowoduje wydanie orzeczenia o nieważności budżetu. To jest po prostu bardzo poważna rzecz. Ja chcę powiedzieć, proszę Państwa, że już w grudniu, kiedy projekt budżetu został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej, budżetu oczywiście Grudziądza, RIO opiniowało negatywnie projekt budżetu. Miasto miało czas na to, żeby się jakby no, refleksję jakąś wzbudzić w sobie, żeby coś z tym zrobić. Nie zrobiło. No i efektem jest to, że w tej chwili mamy sprawę bardzo poważną. Ja chcę powiedzieć tak, że ja w sprawie szpitala do pana prezydenta wysłałam pismo. Tutaj państwo byliście świadkami tego zdarzenia. To było 20 stycznia. Zadałam kilka pytań, nawet kilkanaście pytań w sprawie szpitala. To dzisiaj żadnej odpowiedzi od pana prezydenta nie otrzymałam. I w związku z tą uchwałą RIO dzisiaj wysyłam pismo do pana wojewody, opisując całą sprawę, łącznie z załącznikami pokontrolnymi RIO, NIK-u, sprzed kilku lat do pana wojewody, prosząc go, żeby spowodował utworzenie naprawdę realnego programu naprawczego dla szpitala i dla miasta Grudziądza. Bo po prostu tak być, proszę Państwa, nie może. Coś więcej tutaj, panie Pawle, bardzo proszę o konsekwencjach. My na dzisiaj możemy operować pewnymi danymi na rok 2014, ponieważ z 2015 dopiero tego typu dokumenty będą w marcu. Wedle raportu Najwyższej Izby Kontroli na rok 2014, na koniec 2014 roku,
szpital był zadłużony na 499 milionów, to jest pół miliarda złotych. Jednocześnie na koniec 2014 roku szpital wygenerował stratę na poziomie około 30 milionów. Efekt tego był taki, że miasto musiało tą stratę pokryć. Miasto istotnie pokryło. Ta strata była pokrywana w roku 2014 i w 2015. Jakby na raty. I teraz miasto myślało w pewien sposób, że to wystarczy, że częściowo się pokrywa. Co się okazuje? Regionalna Izba Obrachunkowa za rok 2015 nakazała, w tym dokumencie, który tu dostaliśmy, z tego dokumentu wynika, że RIO nakazało pokrycie pełnej kwoty straty za 2015 rok, jeśli mówimy o szpitalu. I teraz z czego to wynika? Pan prezydent w jednym z dokumentów oszacował, że strata za 2015 rok będzie wynosiła 24 miliony złotych. Miasto w swoim projekcie budżetu za 2015 rok wyznaczyło kwotę 3 milionów tam z małym kawałkiem, żeby tą stratę częściowo pokryć. To było niewystarczające. W związku z czym RIO nakłada na miasto obowiązek pokrycia dodatkowych 20 milionów złotych, żeby ta kwota z tych 3 milionów wynosiła 24, wedle prognozy prezydenta. Mało tego, szanowni państwo, 24 miliony to jest prognoza prezydenta, a my na dzień dzisiejszy już wiemy, że po trzech kwartałach, czyli po 9 miesiącach w 2015 roku, szpital już miał stratę na poziomie 28 milionów, około 28 milionów złotych. W związku z tym my zakładamy, że możemy spodziewać się, że docelowo na koniec roku okaże się, że nie będziemy musieli dodać 20 milionów, tylko będzie trzeba dodać 30 milionów. To jest na razie nasze tylko założenie. Mówimy o pewnych kwotach, na pewno musimy dodać 20 milionów. I teraz co z tego będzie wynikało? Miasto na dzień dzisiejszy w projekcie budżetu zaplanowało na inwestycje kwotę 31 milionów, gdzie my zazwyczaj w ostatnich latach wydawaliśmy na inwestycje około 100, 120, w najlepszym okresie 150 milionów. W tym roku mamy 31 milionów. Dla porównania dodam, że miasto Świecie nad Wisłą w swoim projekcie budżetu, a jest to miasto nieporównywalnie mniejsze od naszego, ma na inwestycje przeznaczone 29 milionów. I teraz, jeżeli będziemy musieli przeznaczyć dodatkowe 20 milionów na szpital, to ja osobiście obawiam się, że te środki zostaną przesunięte z pieniędzy, przede wszystkim z pieniędzy na inwestycje. Tutaj się obawiam. Dlaczego? Dlatego, że ja już dostaję sygnały, że miasto rezygnuje z całego szeregu różnych inwestycji, które są temu miastu potrzebne. Co więcej, dodam jeszcze jedną rzecz. Na ostatniej konferencji, gdzie był tutaj pan poseł Ardanowski, radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości z Rady Miejskiej, jeden z radnych przedstawił w zasadzie prostą kalkulację. Jeżeli my w roku 2014 mielibyśmy 30 milionów na inwestycje, to dzięki środkom unijnym z tych 30 milionów można byłoby to rozmnożyć do około 150 czy nawet 200 milionów. To oczywiście zależy od tego, jakie projekty, jakie byśmy mieli wartości dofinansowania. Natomiast jeżeli teraz mówimy, bo tu mówimy, w tym momencie powiedziałem o 2014 roku, w 2015 roku na inwestycje mamy przeznaczone 31 milionów, gdzie zazwyczaj mieliśmy 100, a teraz 20 milionów znowu nam ubędzie. Szanowni państwo, w przeciągu dwóch lat miasto musiało, nie chciało, musiało dołożyć do szpitala przeszło 50-55 milionów złotych. I my się boimy, że to jeszcze nie będzie koniec. Z tych 50 paru milionów złotych mogliśmy mieć na inwestycje spokojnie 250-300 milionów, które to miasto bardzo potrzebuje. To nie pozostaje miastu pieniędzy na wkład, żeby uzyskać fundusze unijne. Czyli generalnie rzecz biorąc, miasto Grudziądz przechodzi mało tego, że w stan stagnacji. On po prostu zostaje zdegradowany w porównaniu z innymi miastami. My tutaj tą konferencję państwa zwołaliśmy po to, żeby mieszkańców powiadomić o tragicznej sytuacji szpitala i miasta. I żeby mieszkańcy zobaczyli tak naprawdę, jak Platforma Obywatelska, rządząca miastem od kilku lat, rządzi tym miastem.
jak to jest to bardzo źle gospodarowane miasto, jak po prostu źle się tutaj dzieje, to naprawdę nie jest śmieszne. To jest bardzo poważna sprawa. Ja zabiegam w tej chwili o wizytę u ministra zdrowia. Mam nadzieję, że mi się to uda. I ministrowi zdrowia przedstawię też wszystkie dokumenty, które tutaj właśnie Państwo też widzicie. I ciekawa jestem, jaka będzie reakcja ministerstwa. No i nie ukrywam, że cały czas czekam na odpowiedź od prezydenta miasta na moje pismo. Mam nadzieję, że tego pan prezydent miasta nie zlekceważy i że na każde z tych pytań dostanę odpowiedź. A o tych pytaniach mówiłam Państwu. Wiecie, jakie pytania tam zadałam. I obiecuję Państwu, że jak dostanę taką odpowiedź, wszystko Państwo to otrzymacie do wglądu. Proszę Pana, ja mogę dużo dobrego zrobić dla gruzińskiego szpitala, jeżeli będzie dialog. Jeżeli będę dopuszczona, to zaproszona do dialogu, powiem zupełnie szczerze. Na razie to ja mówię i tak jakby grochem o ścianę. I jeżeli pan prezydent miasta chciałby mojej pomocy, na pewno by się zwrócił do mnie w jakiś sposób. Takiego sygnału nie otrzymałam w ogóle. Więc wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. Mamy odpowiedzi takie, że Grudziądz sobie znakomicie z tym wszystkim poradzi. Zgadzam się z panem absolutnie. Ten rok może być bardzo kluczowy. I dobrze by było, żeby teraz jakiś program naprawczy powstał, żeby coś konkretnego powstało, bo na razie nie ma. Ja jestem posłem pierwszą kadencję i robię co mogę. I ja jestem, nie wiem, czy bardzo fajnie by było, dobrze by było, żeby pan zapytał posłów, którzy byli tutaj u was. Pan Szymański to jest poseł, już któryś nie pierwszą kadencję, wiedział o sytuacji szpitala. No, ciekawa jestem, co z tym zrobił. Może warto zapytać o tego pana. Może innych posłów również, którzy tutaj działali. Pana senatora, który był. No, trzeba po prostu pytać ich. Ja robię, co mogę. Pukam, zastanawiam się, proszę. Jestem bardzo związana z Grudziądzem, zależy mi na tym mieście i serce mi się kraje, kiedy widzę upadek miasta przez niegospodarność gospodarzy miasta. No, szanowni Państwo, jeżeli pan dyrektor razem z posłem Szymańskim mówią, że mają taki plan, mają strategię, wiedzą, jak się tych długów pozbyć, no to najwyższy czas zapytać, powiedzieć: panowie, wyłóżcie karty na stół, pokażcie. To jest w zasadzie chyba najistotniejsza kwestia, bo jeżeli miasto, czyli radni i prezydent nie mają specjalnie pomysłu, na dzień dzisiejszy my musimy drenować budżet miasta, żeby pokrywać straty szpitala, no to pokazuje, że chyba nie do końca pan dyrektor Nowak ma pomysł na to, w jaki sposób. Ja wiem, że są założenia, że od 2017 roku szpital będzie przynosił zyski, z czego będzie spłacał zadłużenie, bo tu strata, zadłużenie to są dwa różne tematy, no ale szanowni Państwo, co z tego? Nawet Rio podważyło w zasadzie już w dwóch albo w trzech dokumentach podważyło te prognozy. Z wieloletniego planu finansowego nic takiego nie wynika i na to została zwrócona uwaga. Kto jest temu winny? Tu nie ma odpowiedzialności tak naprawdę jednoosobowej. Istotnie, dyrektor Nowak był osobą, która podejmowała decyzje odnośnie inwestycji, odnośnie podejmowania zobowiązań. Tak? To tutaj pan dyrektor Marek Nowak. Natomiast i prezydent, przedkładając projekty budżetu, i radni te projekty głosując, brali w tym udział. Mają też swoją, też na ich barkach jest odpowiedzialność za to, jaka jest dzisiaj sytuacja w budżecie i ogólnie rzecz biorąc. Kto jest za to odpowiedzialny? Nie można tutaj złożyć całej odpowiedzialności na barki jednej osoby, ale jeżeli byśmy mieli wziąć pod rozliczenie, jaka opcja, no to szanowni Państwo, Platforma Obywatelska, mając większość w Radzie, mając prezydenta i dyrektor Nowak, Marek Nowak, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej, wspólnie podejmują te decyzje, to ja dzisiaj z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Platforma Obywatelska jest odpowiedzialna za sytuację w naszym mieście.
te długi nie wzięły się w tym roku. One narastały od kilku lat. I co roku ten sam problem, rada miasta wiedziała, prezydent wiedział, wszyscy wiedzieli, a mimo wszystko brnęli dalej w tą sytuację. Więc tutaj naprawdę trzeba zacząć działać bardzo szybko, bardzo roztropnie, żeby mieszkańcy na tym nie ucierpieli, bo przecież nie wyobrażam sobie, żeby doszło do jakiegoś zamknięcia szpitala, albo to jest po prostu niedopuszczalne. Tutaj pan redaktor powiedział, że to jest szpital, który leczy ludzi nie tylko z Grudziądza, ale też i z regionu. Zgadza się. Oczywiście, panie redaktorze, ja się z tym zgadzam. Tylko że miasto o tym wiedziało. I tutaj no naprawdę nie możemy teraz zwalać winy na kogoś tam, nie wiem, w Warszawie, w NFZ-cie. Wiedziało miasto, co jest. Mało tego, pan Nowak, zdaje się, zawsze uspokajał mieszkańców. Będzie dobrze. Wyjdziemy z tego. Jak słyszę, jakie są zarobki niektórych lekarzy tutaj w Grudziądzu, to szczerze mówiąc, rzadko w jakim szpitalu tak jest. I takie dysproporcje, tak, pomiędzy kosmicznymi, jak na polskie warunki, zarobkami niektórych lekarzy, a na przykład zarobkami pielęgniarek. Więc tutaj też trzeba się zastanowić nad tym, ktoś mi podpisywał te kontrakty na takie ogromne pieniądze. No to też jest... Może, panie redaktorze, może tak jest. Ale ja się z tym, jakoś trudno mi się z tym pogodzić po prostu. Szanowni Państwo, reasumując, kończąc, chciałabym bardzo pomóc szpitalowi grudziąckiemu i deklaruję swoją pomoc w razie potrzeby i chęci władz miasta. Dziękuję bardzo.